Sound City w Kids przedstawia. Jakob i Wilhelm Grimm. Ukradziony grosik. Pewnego razu siedział przy stole pewien pan z żoną i z dziećmi, a z nimi jadł także jeden z jego przyjaciół, który przyjechał w odwiedziny. I gdy tak siedział przy stole, wybiła północ. A gość spostrzegł, że drzwi się otwierają i że do pokoju wchodzi całe w bieli, bladziuchne dziecko. Nie rozglądało się ono wcale dokoła i nic nie mówiło, lecz udało się wprost do sąsiedniej izdebki. Wkrótce potem wróciło i również cicho wyszło przez drzwi. Na drugi i na trzeci dzień zdarzyło się zupełnie to samo. Gość zdziwiony pyta nareszcie pana domu, czyje to takie ładne dziecko, które podczas wieczerzy codziennie chodzi do sąsiedniej izdebki. Ależ ja nie widziałem żadnego dziecka, odparł zagadnięty. To też nie domyślam się nawet, do kogo mogłoby należeć. Nazajutrz, gdy się zdarzyło toż samo, gość pokazał dziecko przyjacielowi. Ten jednak odrzekł, że dziecka nie widzi. Ani matka, ani dzieci również nic nie widziały. Wstaje tedy gość, idzie do drzwi izdebki, uchyla je trochę i zagląda, co się tam dzieje. Przekonał się wtedy, że dziecko siedzi na ziemi i palcami szuka i grzebie w szparach podłogi. Gdy jednak spostrzegło ciekawe oczy gościa, zniknęło natychmiast. Opowiedział przyjaciołom, co widział, i opisał dziecko jak najdokładniej. Wtedy matka, poznawszy je, rzekła: ach, to moje drogie dzieciątko, które mi umarło 4 tygodnie temu. Oderwali deski w podłodze i znaleźli grosik, który matka dała kiedyś dziecku dla ubogiego. Dziecko myślało, że lepiej będzie sobie kupić za to cukierek. Zatrzymało więc grosik i ukryło go w szparze podłogi. A że w grobie nie miało spokoju, więc przychodziło co noc szukać swego grosika. Rodzice oddali znaleziony grosik ubogiemu i odtąd dziecko już się nigdy nie pokazało. Koniec. Była to baśń audio Ukradziony grosik na podstawie baśni Jakoba i Wilhelma Grimmów o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki, Studio Marathon. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w Studio.